W czasie epidemii koronawirusa Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka zorganizowało już niejedną zbiórkę. Wcześniej zbierano m.in. na materiały ochronne na rzecz oddziału ratunkowego. Odbyła się również tzw. pomoc dla medyka, zbiórka na sprzęt czy wspólna akcja z rycerzami maltańskimi. Wszystkie zakończyły się sukcesem. Ale myślę, że to nie jest tylko te same pieniądze, tylko to, co wolontariusze Arki robią od samego początku walki z pandemią. To, że zaangażowali się w robienie zakupów, pomocy osobom starszym, potrzebującym i robią to na co dzień. Specjalnie się tym nie chwalą, ale faktycznie my w mieście wiemy, że to robią i za to im serdecznie dziękujemy. To dzięki zaangażowaniu księdza Krzysztofa Bochniaka wolontariuszom udało się robić zakupy osobom potrzebującym i starszym w czasie pandemii. Ksiądz Krzysztof jest także koordynatorem wolontariatu w Arce. Jak podkreślał ksiądz Tuszyński, ksiądz Bochniak zadbał o rozgłos zbiórki w wirtualnym świecie. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka tym razem pomogło ratownikom medycznym. To właśnie oni toczą walkę na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Nasza praca, co widać na każdym kroku, jest w tych trudnych dniach bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Na co dzień spotykamy się i stykamy z tym wrogiem, który jest bardzo podstępny, niewidzialny i musimy się z nim mierzyć. Dlatego wiem, że te pieniążki, które dzisiaj otrzymaliśmy, na pewno przysłużą się do tego, byśmy cały czas mogli bezpiecznie jeździć i udzielać pomocy tym, którym ta pomoc jest w chwili obecnej potrzebna. Założyciel i prezes Arki, ksiądz Andrzej Tuszyński, dziękował wszystkim ofiarodawcom, ale również tym, którzy włączyli się do organizacji zbiórki, w tym wolontariuszom i opiekunom. To była rzeczywiście akcja, która mnie bardzo wzruszała, bo te wpłaty były czasami symboliczne, czasami po prostu widać takie wszystkie z serca, to nie mam żadnej wątpliwości. Tak jak pan prezydent powiedział, nie liczy się jakby suma, liczy się to, że ta inicjatywa była oddolna od młodzieży, od wolontariuszy i hasło, motto, które jest w Arce, w wolontariacie od ponad 20 lat, że branie wypełnia ręce, dawanie wypełnia serce, myślę, że kolejny raz wcieliło się w życie. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka przekazało 17 000 zł dla ratowników.